Księże biskupie, bardzo często używa się w języku kościelnym terminu przygotowanie do bierzmowania. Na obradach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski padało kiedyś takie stwierdzenie, że to jest troszeczkę, jakby wymuszamy taką sytuację, że bierzmowanie kończy coś, więcej już nic nie trzeba. Ksiądz biskup dzisiaj mówił, że niekoniecznie to jest najlepsze określenie, przygotowanie, umocnienie nawet. Myślę, że lepszym terminem jest wprowadzenie. Które to wprowadzenie, oczywiście etapem tego wprowadzenia jest sakrament bierzmowania i wprowadzenie w Kościół, w parafię konkretnie, bo ten Kościół dla człowieka wierzącego najbardziej konkretnie jest doświadczalny w parafii właśnie. Czyli lepiej wprowadzenie, wówczas ten sakrament nie jest kresem, nie jest końcem czegoś ważnego. A bardzo często, kiedy używamy określenia przygotowanie, to jeżeli do czegoś się przygotowujemy i to osiągamy, cel jest osiągnięty. My możemy już odpoczywać. I niestety bardzo często pewnie niektórzy bierzmowani tak podchodzą do sakramentu bierzmowania. Przyjmują ten sakrament, ponieważ jest taka konieczność, takie wymogi stawia przed nimi Kościół, ale kończą swoją przygodę, pozytywnie o tym mówię, z Kościołem właśnie na etapie bierzmowania i to byłby dramat. Po prostu wprowadzenie w Kościół, gdzie ten sakrament bierzmowania daje moce potrzebne do tego, żeby w tym Kościele jeszcze bardziej być, bardziej odpowiedzialnie, bardziej świadomie, bardziej aktywnie. Czy ksiądz biskup zauważa takie pozytywne doświadczenie różnego rodzaju ruchów, które właśnie w ten sposób młodzież przygotowują, włączają w Kościół, rozpoczynają z nimi pracę? Oczywiście mam pełną świadomość tego, że różnego rodzaju ruchy, wspólnoty, a nawet stowarzyszenia, choć stowarzyszenia bardziej statyczne są, ale każda forma zrzeszania się, jeśli ona ma elementy formacyjne, to dla młodych ludzi i nie tylko młodych, to jest ogromna pomoc. Po prostu pomoc w byciu Kościołem. Dlatego, że w naszych parafiach bardzo często jesteśmy anonimowi i nie potrafimy znaleźć dla siebie takiej przestrzeni, która pozwoliłaby nam wykorzystać wszystkie charyzmaty i dary Ducha Świętego dla wspólnoty. A ruchy, grupy, stowarzyszenia, wspólnoty, one sprawiają, że łatwiej nam odkryć te charyzmaty i zagospodarować je eklezjalnie. Oczywiście. Pytam o te ruchy też dlatego, że jest to pojęcie parafii jako wspólnoty wspólnot, bo inaczej ta młodzież rzeczywiście jakby nie ma gdzie się nawet zaczepić. Nie ma gdzie się zaczepić. Bardzo często ludzie młodzi narzekają, że przychodzą do kościoła i nie ma dla nich oferty. Oczywiście jest oferta liturgiczna, ale nawet często słyszę takie głosy, homilie są, nie podejmują tematów, które dla nich są ważne, a oni przychodzą z konkretnymi pytaniami, przychodzą ze swoją sytuacją życiową, która chyba coraz bardziej jest skomplikowana, bo przecież to, co dzieje się w skali kraju, no to dotyka konkretnych ludzi. Rozbite małżeństwa, różne kryzysy rodzinne. Ci młodzi ludzie noszą to w sobie, te zranienia noszą. Więc oni przychodzą do kościoła i chcą usłyszeć o tym. Chcą usłyszeć słowo życia, ale takie, które będzie trafiało właśnie do nich, będzie próbą dotknięcia problemów, które są w ich życiu. I w tych wspólnotach myślę, że oni to znajdują. Bo w tym dużej wspólnocie parafialnej, szczególnie kiedy to są wielkie parafie, bardzo trudno odnaleźć poszczególnego człowieka. Bardzo dziękuję księże biskupie za rozmowę.